Ze mną Dawid Filipek, kapitan Skrybełchatów. Drugi mecz, druga porażka. Chyba nie tak to miało wyglądać. Nie mieliśmy to w planach, no ale no, nic nie poradzimy. No, najwidoczniej umiemy grać tylko do 21, a po 21 nie wiem co się dzieje z nami. 4 punkty, odpadamy od razu. Tak wszystkie sety praktycznie wyglądają. No właśnie, wspomniałeś o tych końcówkach. Faktycznie nie możecie znaleźć sposobu na przeciwnika. Czego brakuje wtedy? Chłodnej głowy czy po prostu doświadczenia w takich trudnych momentach? Myślę, że doświadczenia nie. Myślę, że brakuje chłodnej głowy. Niektórzy chłopaki nie wytrzymują i ciśnienie podnosi się za bardzo. Z wami 2 spotkania, 2 porażki. Jeszcze jutro będzie mecz z Asseco Resowią. Jak podejdziecie do tego meczu? Podchodzimy tak jak do każdego. Przyjechaliśmy tutaj bawić się siatkówką i chcemy wygrać. No, nie chcemy na pewno być na ostatnim miejscu tutaj. No, nie po to tutaj przyjechaliśmy. Pewnie wasze przygotowania były trochę rozbite przez sytuację związaną z pandemią. Jak to u was wyglądało? O, różnie. Mamy mało chłopaków z Bohatowa, reszta są przyjeźni, trzeba było szukać mieszkań. O, trochę było z tym zabawy, no ale cały miesiąc jakoś się przygotowaliśmy do tego. No i byliśmy dobrze przygotowani, szkoda, że nie nasze głowy. Wierzyliście do końca, że ten turniej się odbędzie? To takie zwieńczenie w sumie tego waszego 3-letniego cyklu w liceum. Ja osobiście wierzyłem, że on się odbędzie. Dzięki wielkie, powodzenia jutro. Dzięki.